Mistrzu Jaskrze! Mistrzu Jaskrze! Obiecaliście zaśpiewać balladę! Tak, tak, o bitwach i wojowaniu. O czarodziejkach i magii. O miłowaniu nieszczęśliwych. Cichajcie, smarki! Krótko po tej ziemi chodzicie, nie dziwota tedy, że w głowach pusto. Przecie to Jaskier, przyjaciel Geralta z Rivii. O kim innym on śpiewać może, jak nie o sławnym Wiedźminie? Nie mylicie się, mości krasnoludzie. Zaśpiewam wam zupełnie nową balladę o białym wilku. Historia owa wydarzyła się na długo przed wielką wojną. Zanim jeszcze Geralt stał się sławny. Nosi tytuł Gorzkie złe serca. Jesienią 1232 roku Wiedźmin wcześniej niż zwykle postanowił wrócić na zimowanie do Kaer Morhen. Wiedźmin był zły. Końcówka podróży przez północne Kedwen zwykle była spokojna, ale nie tym razem. Dwukrotnie nękali go bandyci. Do tego poprzedniej nocy wilki zagryzły mu konia. Zdążył się przyzwyczaić do poczciwej siwej klaczy, którą tradycyjnie nazwał płotką. Jakby problemów było mało, pod Kaer Morhen zastał obozowisko. Osoby znające lokalizację wiedźmińskiej twierdzy można by policzyć na palcach jednej ręki. Przybysze nie zwiastowali niczego dobrego. Może powinniśmy wracać. Nie uśmiecha mi się umierać na tym zapomnianym przez bogów odludziu, przez moją ukochaną siostrzyczkę Deidre. Zamilcz, Merwin. To tylko wilki. Wilki, które nie boją się zaatakować oświetlonego ogniskami obozu. Wybaczcie, pani, ale jeśli to są tylko wilki, to ja jestem elfią tancereczką. Pytał cię ktoś o zdanie, panie Brinks? Nie? To zacznijcie wreszcie robić to, za co wam płacą. A swoje wątpliwe opinie raczcie zachować dla siebie. Gdyby wasi chłopcy stali na warcie, zamiast cięgiem grać w kości i chlać gorzałe, nic by się nie stało. A teraz sprzątnijcie to ciało, bo mi namiot zaśmierdnie. Mogę spytać, co się stało? Wilki zagryzły chłopaka w samym środku obozu. Najnormalniejsza rzecz w świecie. Przecie każdy wie, że wilk, taka jego mać z ogniem, jest za pan brat. Dość już tego, Brinks. Kim jesteście, panie? Geralt z Rivii, Wiedźmin. Książę Merwin Ademain z Ardkareig. Dobrze się składa, że w końcu zdecydowaliście się pofatygować. Czekamy na waszą odpowiedź już pół dnia. Odpowiedź w sprawie? Spokojnie, Wiedźminie, wszystko ci wyjaśnię. Jestem Sabrina Glevisig, czarodziejka. Zapraszam do mojego namiotu. Merwinie, nie masz nic przeciwko, żebym zajęła się tą sprawą? Nie, ale chcę o wszystkim wiedzieć. Rozmowa będzie musiała poczekać. Wilki nadchodzą. Do broni! Dobrze, że zdecydowałeś się w końcu podejść. Umiesz czytać? Umiem. Przeczytaj zatem ten pergamin. Do moich komesów, wasali i poddanych wolnych. Dalej, dalej. Wszemi wobec oznajmiam, jako Merwin Skeingorn, w naszej pozostaje służbie i miłym nam jest, tedy gniew nasz ściągnie na siebie, kto by mu wstręty czynił. Henselt, król Kedwen. Wystarczy. Zrozumiałeś? Owszem, chociaż wstręty pisze się inaczej. Doskonale. Widzę, żeś pojętny. Zdajesz sobie zatem sprawę, że jeśli Wiedźmini chcą swobodnie podróżować po Kedwen, to wstrętów mi czynić nie mogą. Niezależnie od tego, jak to się pisze. Nie zauważyłem, by ktoś owe wstręty czynił. Na razie nie. Ale to się może zmienić. Moja cierpliwość ma swoje granice. Chciałem o coś zapytać. Hmm? Mogę spytać, co cię sprowadza do Kaer Morhen, panie?
Moja siostra Deidre jest ode mnie starsza, a w Kedwen dziedziczy najstarszy potomek, bez względu na płeć. Ojciec, świętej pamięci książę Kaingorn, zmarł na syfilis 2 tygodnie temu. Zatem Deidre jest teraz księżną Kaingorn. Byłaby, gdyby nie klątwa. Pretendent do tronu książęcego Kaingorn musi spełnić jeszcze 2 warunki. Kaingorn jest księstwem wasalnym Kedwen. Od lat książęta północy klękają przed tronem w Ardkareik, na którym obecnie zasiada król Henselt, który dość wyraźnie opowiedział się w kwestii przeklętych księżniczek. Domyślam się. A drugi warunek? Znasz historię Kaingorn, Wiedźminie? Niedokładnie. Mamy taki zwyczaj, że przed objęciem rządów przyszły władca musi spędzić cały dzień z prostym ludem. Wykonać kilka prostych robót, wieczorem odprawić modły w świątyni Freyi. Brzmi rozsądnie. Problem w tym, że moja siostra dała się ludziom we znaki. Być może udałoby się jej przekupić kilka osób, ale kapłanki Freyi nie zaakceptują jej nigdy. Rozumiem. Żeby wszystko było jasne, chcę, by Deidre zrzekła się praw do tytułu księżnej oraz by dla swego dobra zgodziła się pomóc pani Glevisig. Ponieważ rzekomo jest przeklęta? Ponieważ zabiła zbyt wiele ludzi. Nawet jak na księżniczkę. W tym starą kapłankę Isildurę. To pewne? Absolutnie. Kiedy pani Sabrina zdecydowała się na przeprowadzenie magicznego rytuału, który miał zdjąć klątwę z mojej siostry, Deidre oszalała. Wtedy zza jednego z domów wybiegł wielki wilk i zanim zdołano go powstrzymać, rozszarpał Isildurze gardło. Duch starej kapłanki powstał i powiedział: zabiła mnie Deidre Ademain, urodzona pod czarnym słońcem. Sabrina rzuciła czar, powiadasz. Słyszałem, że nekromancja jest zakazana. Mogę zadać osobiste pytanie? Pytaj. Co cię łączy z Sabriną Glevisig? Wzajemny szacunek. Tak, to widać. Witam w namiocie pani Sabriny. Uprzedzę pytanie. To iluzja. Wszystko? Tak, ale to jest, mój drogi, iluzja pierwszej klasy. Właściwie niewiele się różni od rzeczywistości. Nie wnikam. I słusznie. Zgaduję, że wracasz na zimowanie do Kaer Morhen. Dobrze zgadujesz. Jednak zakończmy zgadywanki i przejdźmy do rzeczy. Dziękuję za pomoc z wilkami. Nie ma sprawy. Słyszałeś o przekleństwie Czarnego Słońca, Wiedźminie? Aha. Przekleństwo obłąkanego maga Eltibalda. To on rozpętał tę hecę, w wyniku której zamordowano lub uwięziono w wieżach kilkadziesiąt dziewcząt z wielkich rodów. Eltibald nie był szalony, a faktu, że dziewczyny nie są normalne, nie sposób podważyć. Szaleństwo, normalność, ogólnowojskowe chędożenie. Bądź konkretna. Były sekcje. Mutacje, którym poddawano Wiedźminów, to mały higieniczny zabieg w porównaniu do przekleństwa Czarnego Słońca. Wewnątrz czaszki i rdzenia była jakaś czerwona gąbka. Organy przemieszane? Niektórych w ogóle brak. Wszystko pokryte ruchliwymi rzęskami, sino-różowymi strzępkami. Co ty na to? Nic. Widziałem ludzi mających zamiast rąk orle szpony. Zamiast oczu wilcze ślepia. Dodatkowe stawy. Wszystko to były efekty waszego babrania się w magii. Poza tym to żaden dowód. Ale zbaczamy z tematu. Co tu robisz? W Kaer Morhen przebywa dziewczyna dotknięta przekleństwem Czarnego Słońca. Księżniczka Deidre Ademain, starsza siostra obecnego tu Merwina. Co ja mam z tym wspólnego? Nie udawaj głupiego. Ta dziewczyna stanowi poważne zagrożenie, także dla was. Wydajcie ją mnie, a nikomu nie stanie się krzywda. Zobaczymy. Sabrino, chciałem z tobą porozmawiać. Oczywiście, Merwinie, ale nie w tej chwili. Muszę jeszcze ustalić kilka spraw z obecnym tu Geraltem z Rivii. Czy jest coś, o czym powinienem wiedzieć? Nie, porozmawiamy później. Cóż, w takim razie oddalę się. Wiedźminie? Musisz się bardzo nudzić w tej dziczy. Cóż, faktycznie okolica nie dostarcza nadmiaru rozrywki dla cywilizowanego człowieka. Mój iluzoryczny chłopiec nie bawi mnie już tak jak dawniej. Może chłopcy Brinksa zrobią teatrzyk. Na pewno będzie wesoło. Mówiłam o rozrywce dla ludzi cywilizowanych. Wolałabym ciekawą konwersację. Mhm.
Skoro nie chcesz rozmawiać, mam do ciebie prośbę nieco bardziej związaną z wiedźmińską profesją. Potrzebuję kilku próbek do moich badań. Jakich próbek? Chcę przebadać wilki, które grasują wokół obozowiska. Potrzebuję jakiegoś witalnego organu. Powiedzmy wątroby. 20 sztuk. Dam ci za to miecz, który podarował mi jeden z moich kochanków. Wierzę, że zrobisz z niego dobry użytek. Dobrze. Zdobędę dla ciebie próbki. To miło. Jesteś znacznie bardziej sympatyczny niż ten gbur Lambert. Jakie masz dowody na to, że dziewczyna jest faktycznie przeklęta? Bo dotychczasowe mnie nie przekonują. O, jest tego trochę. U wszystkich dziewczynek urodzonych po zaćmieniu stwierdzono wręcz niepoczytalną skłonność do okrucieństwa, agresji, gwałtownych wybuchów gniewu, a także wybujały temperament. Czy były próby zdjęcia klątwy? Owszem, zastosowano wyższą magię. Wszystkie próby skończyły się śmiercią dziewczynek. To świadczy źle o was, nie o dziewczynkach. Rozumiem, że tylko te sekcjonowano. Nie tylko. Padły dalsze trupy. Z początku postanowiono eliminować wszystkie. Usunięto kilka. Naście. Wszystkie sekcjonowano. Jedną Vivi sekcjonowano. Doprawdy nie brakuje wam tupetu. Niebywała skłonność do okrucieństwa, powiadasz. Ech, Sabrino, przyjdzie dzień, gdy ludzie dobiorą się wam do skóry. Nie sądzę, bo właśnie w obronie ludzi działali czarodzieje. Mutantki utopiłyby we krwi całe krainy. Ale po części masz rację. Postanowiono zmienić taktykę. Zamiast zabijać, izolować i badać. Wybudowano specjalne wieże, które tłumiły magiczne zdolności mutantek. A księżniczki nie chciały być zamykane w wieżach i uciekały. Może nie wierzyły w wasze szlachetne intencje, gdy dowiedziały się o wiwisekcjach i eliminacji. Również, ale prawdziwym skaraniem była jakaś obłąkańcza moda, która zapanowała wśród królewiczów, zwłaszcza tych młodszych. Na szczęście większość pokręciła karki. Ale nie wszyscy i sporo dziewczyn uciekło, a teraz chcą się zemścić. W skrócie, tak. Co zamierzasz zrobić z Deidre? Sprawdzić, czy klątwę da się zdjąć, zbadać zjawisko i ostatecznie zakończyć sprawę przekleństwa Czarnego Słońca. Wbrew temu, co myślisz, zamierzam złożyć jej propozycję. Jeśli wykaże chęć pomocy, mi też będzie łatwiej. A jeśli nie wykaże? Zmuszę ją. Tak, Geralt. W imię sprawy wyższej nie cofnę się przed niczym, ponieważ dzięki temu będzie można ocalić setki, może nawet tysiące. Możesz mi nie wierzyć, ale takich dziewcząt jest więcej. Niektóre sprawują rządy. Krwawe rządy. Mam dostarczyć raport do kapituły czarodziejów. Pierwszy rzetelny raport z konkretnymi wynikami. Muszę zbadać dziewczynę i zrobię to. I nic mnie nie powstrzyma. Jesteś pewna, że nic cię nie powstrzyma? Nie groź mi, Wiedźminie. Stoi za mną cała potęga Kedwen. Król Henselt je mi z ręki. Nie odważycie się. Zobaczymy. Wiedźminie? Rozmawialiście już z wiedźminami? Kto jest na zamku? Merwin rozmawiał z dwoma. Może jest jeszcze ktoś, nie wiem. Nie wpuścili go. To akurat nie powinno cię dziwić. Nie lubimy gości. Nas będziecie musieli polubić. Czy to wam się podoba, czy nie? Merwin ma list żelazny od króla Henselta. Przeczytaj i powiedz wiedźminom, żeby szykowali się na przyjęcie gości. Do zobaczenia. Wkrótce. Idź pogadaj z wiedźminami. Przekonaj ich do moich racji. Jestem profesjonalistką. Wiem, jak zająć się dziewczyną. Poza tym potrafię się odwdzięczyć. W to akurat nie wątpię. Psst! Mistrzu Geralt! O co chodzi? Tylko dwa słówka mam do was, ale nie mówcie pani Sabrinie, że was zaczepiłam. Nie powiem. O co chodzi? Mistrzu, nie brońcie tej dziewki, co ją w zamku trzymacie. Ona nie warta waszego starania. Ja jej z całego serca nienawidzę. 2 roki temu będzie, jak przejeżdżała przez moją wioskę razem ze swoim pocztem. Mój tatko był karczmarzem, przyjął jaśnie państwa w swojej gospodzie. Nie wiem, czy jej czym uchybił, czy kaprys taki po prostu miała, ale na moich i matki oczach zamęczyła tatkę na śmierć. Powoli i okrutnie. Niech będzie na wieki przeklęta. Nikt nie próbował jej powstrzymać? Toć to księżniczka. Miała ze sobą poczet zbrojnych i sama przy mieczu chodziła. Nic nie mogliśmy zrobić.
proszę was, wydajcie dziewkę pani Sabrinie. Ona jej za wszystkie krzywdy odpłaci. Muszę najpierw porozmawiać z pozostałymi wiedźminami. Witaj, wilku. Czołem, Lambert. Kto jeszcze zimuje? Wesemir i Eskel. No i mamy gości. Wiem, byłem w obozie. Co tu robisz? Pilnuję, żeby nie kręcili się po Kermoren. Goście próbowali wejść do Kermoren? Pojawił się jakiś nadęty paniczyk z krasnoludzką obstawą. Nie muszę mówić, że ich nie puściłem. Nie musisz. Mam nadzieję, że ich nie prowokowałeś. Nie zdążyłem. Zaatakowały archespory, namnożyło się ich przez lato. Wiesz, że rosną na trupach zamordowanych? Coś musiało przynieść zarodniki do doliny i teraz wszędzie ich pełno. W każdym razie krasnoludy ewakuowały szlachcica. Od tamtej pory jest spokojnie. Dzięki, wilku. Oczywiście dałbym sobie radę, ale... Nie ma sprawy. Wilku? Podobno na zamku jest dziewczyna. Tak, to sprawa Eskela. Powinieneś z nim pogadać. Co Eskel ma z tym wspólnego? Deidre twierdzi, że jest z nim związana przeznaczeniem, a Eskel zamiast się nią zająć, poszedł oczyścić pobliską kopalnię z potworów. A Wesemir? Siedzi z dziewczyną na dziedzińcu. Hmm? Masz dla mnie chwilę? Chciałem pogadać. Pogadać? Mów, zobaczymy. Jak znaleźliście drogę do Kermoren? Boisz się o bezpieczeństwo twierdzy, co? Niepotrzebnie. Nie mam zamiaru rozgadywać na lewo i prawo, jak odszukać legendarna Kermoren. Dziękuję. Góry, Wiedźminie, to dla mnie nie pierwszyzna. Droga do Kermoren jest kręta i stroma, ale ja potrafię chodzić po górach, bo ja, Wiedźminie, w tych górach się wychowałem. Jesteś z Dol Blatana? Blisko, ale niecelnie. Walczyłem pod Dol Blatana, ale pochodzę z innego miejsca. Góry Sine, jakie nazywacie, są moim domem. Jesteś wolnym elfem. Tak, jestem wolnym, Ensid. I żaden dowódca, żaden rozkaz tego nie zmieni. Co sądzisz o pościgu za dziewczyną? Nie płacą mi za wyrażanie sądów, tylko za znajdowanie ścieżek. Więc odpowiedz jak myśliwy. To prawda, co o niej mówią? Jest potworem? Odpowiem jak Ensid. Zło może przybrać różną postać. Czasami nawet miłą dla oka. Długo szedłem tropem dziewczyny i widziałem ciała bestialsko zabitych. Widziałem też okrutnie okaleczonych. Ale to ty mi odpowiedz. Czy te trupy i krew to coś więcej niż potrafi dokonać zwykły człowiek? Ja broniłem przed wami Dol Blatana i widziałem, na co stać ludzi. Gdy przychodzi mi rozsądzić, kto jest człowiekiem, a kto potworem, zwykłem wzruszać ramionami. Do zobaczenia. Witaj, Geralt. Dobrze, że jesteś. Witaj. Jak było na szlaku? Znośnie, bez przełomów. Co tu się dzieje, Wesemirze? Mamy problem. 2 dni temu przybyła tu dziewczyna, księżniczka Kaingorn. Powiedziała, że ściga ją zawistny brat i zła czarodziejka i że musimy jej bronić. Chyba pomyliła zamki. Tu nie mieszka żaden książę z bajki. Dziewczyna była w nie najlepszej kondycji, głodna, zmarznięta. Nie godziło się jej wyganiać. Poza tym Eskel jakoś dziwnie się zachowywał. Zanim dziewczyna zasnęła, powiedziała jeszcze, że przeznaczeniu nie można uciec. Później Eskel opowiedział mi pewną historię. Okazało się, że jakieś 20 lat temu ocalił życie księcia Kaingorn. Następnie powołał się na prawo niespodzianki. I, jak to mówią, los się do niego uśmiechnął. Książę faktycznie zapłodnił księżną małżonkę. Ciężko to nazwać uśmiechem losu. Czyli słyszałeś o klątwie? Tak czy siak, w samo południe, w niemal całkowitych ciemnościach, księżna urodziła dziewczynkę. Z tego co wiem, Eskel nie przybył, by zabrać obiecane dziecko. Od tamtej pory omijał Kaingorn szerokim łukiem. W każdym razie, mamy tu teraz brata Eskelowej niespodzianki, oddział najemników i czarodziejkę owładniętą pragnieniem zrobienia sekcji na mutantce. Jakby tego było mało, braciszek dostał list żelazny od króla Henselta. Zatem nie możemy ich po prostu przegnać. Co robimy? Pogadaj z Eskelem, to jego niespodzianka.
Później zbierzemy się przy brodzie, tam gdzie Lambert pilnuje przejścia, i podejmiemy decyzję. Przemyśl to, wilku. Zależy mi na twojej opinii. Dobrze. Wilku! Co sądzisz o konflikcie między Deidre a Sabriną i szlachcicem? Nie powinniśmy się w to mieszać. Naszym powołaniem jest obrona ludzi przed bestiami. Poza tym ta sprawa może mieć dla nas tragiczne konsekwencje. Masz na myśli list żelazny z pieczęcią króla Henselta? Dokładnie. Nie możemy sprowokować króla do kolejnej fali prześladowań. To naprawdę śliska sprawa. Rozumiem. Postaram się jeszcze czegoś dowiedzieć. Wilku! Dlaczego nie otworzyłeś Kaer Morhen? Nie chcę dotykać zabezpieczeń przy obcych. Możemy spędzić kilka dni na powietrzu. Przynajmniej mam pewność, że nikt nie kręci się po twierdzy. Słusznie. Wilku! Gdzie znajdę Deidre? Siedzi kawałek dalej ze swoimi wilkami. Opowiedz mi o dziewczynie. Jak dla mnie dziewczyna jest trochę dziwna. Nie mówię, że jest potworem, ale... Czym się objawia ta dziwność? Medalion wariuje, kiedy się zbliża. I nie mogę złożyć nawet najprostszego znaku. Nie potrafię tego wyjaśnić. Pójdę się rozejrzeć. Witaj, Geralt. Jestem Deidre. Eskel opowiadał mi o tobie. Ja też słyszałem co nieco na twój temat. Jeśli masz na myśli tę kłamliwą jędzę Glevisig... Spokojnie, Deidre. Nie zamierzam cię oceniać na podstawie plotek. Twoje wilki mają wygłodniałe ślepia. Są głodne. Przez tę sukę Sabrinę nie mogę się ruszyć poza mury twierdzy, a one chcą cały czas być przy mnie. Nie mają jak polować. Wydaje się, że lepiej dogadujesz się z wilkami niż z ludźmi. Wychowywałam je od szczenięcia. To moi jedyni przyjaciele. Słyszałem, że wilki potrafią obyć się bez pożywienia przez miesiąc. Księżniczki niekoniecznie. Dobrze. Mogę się rozejrzeć za czymś do jedzenia. Widziałam w okolicy wiwerny, po drugiej stronie rzeki, naprzeciwko obozowiska. Gdybyś zabił ze trzy i przyniósł mi mięso, odwdzięczę się. Odwdzięczysz się? Mam kamień runiczny, którym można zakląć ostrze miecza. A o czym myślałeś? O niczym. Wrócę niebawem. Geralt? Co jadają twoje wilki? Mięso wiedźminie. Zwykłych zwierząt nie ma w okolicy, ale mięso wiwerny nada się doskonale. Deidre, wiesz, czego od ciebie chce Sabrina i twój brat? Czy to nieoczywiste? Sabrina chce posadzić na tronie Kaingorn mojego słodkiego braciszka, który jest jej całkowicie posłuszny, a jako książę Kaingorn będzie miał głos w Radzie Króla Henselta. Nie o to pytałem. No więc dobrze. Mam być jakoby przeklęta, skażona w łonie matki. Mam być potworem. A jesteś? A skąd mam psiakrę wiedzieć? Jak się skaleczę w palec, krwawię. Krwawię też co miesiąc. Jak się obeżrę, boli mnie brzuch. Jak jestem wesoła, to śpiewam, a jak nienawidzę, to zabijam. Nie wiem, czy jestem potworem. Ale wiem, do czego jest zdolna Sabrina. Ona jest potworem, którego szukasz. Wyjaśnij. Chciałbym usłyszeć twoją wersję. Kiedy Sabrina przybyła na zamek, miałam 19 lat. Byłam wtedy szczęśliwa. Ojciec, który zawsze wolał Merwina, był już stary i schorowany. Przestał mi wadzić. Brat przebywał na dworze króla Henselta. Zresztą dworu jakoś się dogadywałam. No i zakochałam się. Nazywał się Robin. Myślałam nawet nad małżeństwem morganatycznym. Takie tam dziewczyńskie fantazje. Co ma do tego Sabrina? Przyjechała razem z moim bratem. Już wtedy trzymała go na krótkiej smyczy. Obserwowała mnie. Wypytywała służbę, badała sytuację. Drużyna rycerska ojca traktowała mnie jak córkę. Zawsze lubiłam polowania, brałam udział w obławach na bandytów. Potrzebowała dowodu, czegoś spektakularnego, czym mogłaby mnie oczernić. I w swojej niefrasobliwości dałaś jej taki dowód. Postanowiła mnie sprowokować. Uwiodła Robena przy pomocy magii, pomieszało mu się od tego w głowie. Nagle zaczął się panicznie bać zwierząt, w szczególności psów, którymi się opiekował. Chciałam mu pomóc. Wtedy zorientowałam się, że w mojej obecności ciężko jest rzucać czary, a już rzucone z czasem tracą moc. Poszłam do niewielkiej izby nad psiarnią, w której mieszkał Robin. Spotkałam tam Sabrinę. Przyznaję, że byłam gotowa ją rozszarpać, ale nie zdążyłam, bo jędza zwiała. Robin zaś ślinił się i kwilił jak dziecko. Po godzinie w moim towarzystwie przestał bełkotać. Po dwóch zrozumiał, co mu zrobiła wiedźma. Myślałam, że wszystko jest już w porządku i mogę go zostawić. Chciałam rozprawić się z nią. Poszłam do zamku. Nie wiem, co się stało, ale gdy tylko się oddaliłam, zaklęcie odzyskało moc. Robin zaczął gorączkowo szukać Sabriny. No i w tym amoku wlazł do zagrody z agresywnym psem. Bardzo agresywnym. Przeżył? Tak. Chociaż umysłowo pozostał na poziomie dwulatka, no i bał się zwierząt.
Winę za wypadek Sabrina zwaliła na mnie. Przysięgłam sobie wtedy, że kiedyś ją zabiję. Noszę przy sobie ostrze, na wypadek, gdyby nadarzyła się okazja. Czego chcesz od Eskela? Potrafisz być miły, nie ma co. Masz rację, źle to zabrzmiało. Przepraszam. Chcę, żeby przestał uciekać przed swoim przeznaczeniem. I został księciem Kaingorn? Dobrze się czujesz, Deidre? Eskel jest wiedźminem. I co z tego? Chyba nie zdajesz sobie sprawy, jak dziecinnie brzmią te wasze wiedźmińskie morały. Ciągle słyszę, jesteśmy wiedźminami, wiedźmini nie mają uczuć i tym podobne. Mnie nie nabierzesz. Macie uczucia i emocje. Jesteście jak normalni ludzie, tyle że szybsi. Nie wiem, czemu tak usilnie staracie się to ukryć. Czasem lepiej nie walczyć z legendą. Trzeba się dopasować. Być może, ale mnie nie nabierzesz. Jak udało ci się trafić do Kaer Morhen? Zawsze wiem, gdzie jest Eskel. Wystarczy, że o nim pomyślę. Pójdę już. Witaj, Geralt. Witaj, Eskel. Przyszedłem pogadać o Deidre. Dobrze, ale najpierw zajmijmy się kikimorami. Trzeba zniszczyć kokony, najlepiej Ardem. W jaskini jest ciemno, weź ze sobą koniecznie kota. Do dzieła. No dobra, pierwsza jaskinia oczyszczona, możemy iść dalej. Może zaczniesz opowieść? To było jakieś 20 lat temu. Wyciągnąłem ojca Deidre z łap bobołaków. Nie wiem, co mi strzeliło do głowy. Może nasłuchałem się za dużo wesemirowych opowieści o odwiecznym prawie niespodzianki. Każdy wiedźmin się nasłuchał. Kiedy obryzgany bobołaczą krwią, książę powiedział: ocaliłeś mnie, wiedźminie, jestem twoim dłużnikiem, mów, czego żądasz. To jedyne, co mi przyszło do głowy, to sławna kwestia: dasz mi to, co już posiadasz, a o czym nie wiesz. Wrócę do Kaingorn za 6 lat i sprawdzę, czy przeznaczenie uśmiechnęło się do mnie. Nigdy nie wróciłem do Kaingorn. Później wybuchła cała ta heca z przekleństwem Czarnego Słońca. Ale to już inna historia. Wykończmy te kikimory. Chodźmy, ale mam jeszcze kilka pytań. Została jeszcze jedna jaskinia. Zróbmy chwilę przerwy. Co wiesz o przekleństwie Czarnego Słońca? Nie ukrywam, że interesowałem się tą sprawą. Przekupiłem nawet jednego magika, żeby pozwolił mi przeczytać dokumentację sporządzoną dla kapituły czarodziejów. Wynotowałem najważniejsze fakty. Wynika z nich, że magicy jak zwykle spartaczyli sprawę. Sabrina Glevisik została wybrana, by zbadać księżniczkę Kaingorn. Panie znienawidziły się od pierwszego wejrzenia. Poszło chyba o jakiegoś mężczyznę? Ech, baby. Później było gorzej. Sabrina stwierdziła, że ma dość dowodów, by uznać Deidre za przeklętego mutanta i rozpocząć prawdziwe badania. Jak się domyślasz, Deidre nie chciała być badana, bądź co bądź była księżniczką. Nakłoniła kilku wojowników z drużyny księcia, by pozbyli się Sabriny. Na Kaingornskim zamku rozpętało się piekło. Padło sporo trupów, w tym jakaś kapłanka. Co kapłanka miała do tego? Nic. Z tego co wiem, dostała jej się przez przypadek. W końcu Deidre uciekła z zamku. Rozumiem, że pościg trwał do dzisiaj. Tak. Jak skończymy z kikimorami, dam ci notatki o przekleństwie Czarnego Słońca. A teraz do roboty. Załatwione. To jak będzie, Eskel? Co robimy z Deidre? Nie wiem. Naprawdę nie wiem, Geralt. Rozumiem argumenty Wesemira, ale nie uśmiecha mi się wydanie dziewczyny w łapy wiedźmy. Podejrzewam, że to się dla niej źle skończy. Nikt nie podejmie decyzji za ciebie. Wiem, ale teraz ta sprawa dotyczy także ciebie. Dotyczy wszystkich wiedźminów. Niech ci będzie. Daj te notatki i wynośmy się stąd. Wilku? Co myślisz o tym wszystkim? Pokażmy temu paniczykowi i jego wiedźmie, że nie należy grozić wiedźminom. Nazwijmy to lekcją szacunku. Więc jesteś za tym, żebyśmy zaangażowali się w tę sprawę? To oni do nas przyszli. Nie dali nam wyboru. Jeśli im ustąpimy, zachowamy się jak tchórze. Pomyślałeś o tym, jak poczuje się Eskel, jeśli wydamy dziewczynę? Staram się wziąć pod uwagę wszystkie aspekty tej sprawy. Wiedźminie? Przyniosłem ci wątroby, o które prosiłaś. Bądź tak dobry i połóż je na stole do wiwisekcji. Zaraz się nimi zajmę. A oto miecz, o którym wspominałam. Jest trochę zakurzony, ale nadal ostry. Dziękuję. Nie, to ja dziękuję.
Nie spodziewałam się takiej życzliwości od kogoś, kto najchętniej wygoniłby mnie z Kaer Morhen. Miałem nadzieję, że uda nam się rozwiązać tę sprawę. A więc twoja pomoc miała ukryty podtekst. Myślałeś, że z wdzięczności zrezygnuję z moich planów? To nie tak. Wydaje mi się, że dwoje rozsądnych ludzi powinno się dogadać. Geralt, nie ustąpię i nie zgodzę się na żaden kompromis. Chcę dostać tę dziewczynę i zlikwidować zagrożenie, którym się stała. Kim był Robin? Nikim ważnym, Wiedźminie. Deidre twierdzi inaczej. Jest przekonana, że go zaczarowałaś. Można tak powiedzieć, ale takie czary może rzucać każda kobieta. Rozumiesz, co mam na myśli? Normalnie uwiedzeni nie wariują. Może pomogłam sobie jakimś lekkim urokiem. Nie pamiętam. Zresztą to bez znaczenia. Skoro tak bardzo chcesz wiedzieć, powiem ci, jak było. Słucham, tylko nie kręć. Robin był książęcym łowczym. Silnym, charyzmatycznym mężczyzną. Między innymi tresował psy do polowań na niedźwiedzie. Mieszkał nad psiarnią. Dziewczyna nakryła nas pewnej nocy. Wpadła w szał. Byłam bezradna, bo jej aura była już dość silna. Robin chciał mnie bronić. Wszedł do psiarni, żeby przemówić jej do rozsądku. Psy rzuciły się na niego. To było straszne. Słyszałam, jak Deidre wyła. Psy ujadały i warczały przeraźliwie. Nie ma co. Zachowałaś się jak prawdziwa czarodziejka. Nie sprowokujesz mnie. Od tamtej nocy Robin się zmienił. Zaczął panicznie bać się zwierząt. Książę wyrzucił go po kilku tygodniach. To wszystko. Witaj, Geralt. Chodźcie, pieski. Nie przyjdą do ciebie. Sama je nakarmię. Diebel! Banshee! Macie. A to obiecana runa. Proszę, Wiedźminie. Czemu tak na mnie patrzysz? Wiesz, księżniczki zwykłe nosić majtki z batystu? Czy to, co mówisz, przystoi księżniczce? Co ty, psiakryw, możesz wiedzieć o księżniczkach? Ja byłam księżniczką i wiem, że cała przyjemność bycia takową to możność robienia, co się chce. Mam ci powiedzieć wprost, czego mi się chce, czy sam się domyślisz? Wilku! Myślę, że czas podjąć decyzję. Musimy zdecydować, co robimy z Deidre i jej bratem. Eskel chce, żeby każdy się wypowiedział. Sprawa dotyczy bezpieczeństwa Kaer Morhen i nas samych. Jeśli popełnimy błąd, konsekwencje mogą być opłakane. Wszyscy gotowi? Tak, zdecydujmy. Zatem do dzieła. Ja zacznę. Uważam, że nie powinniśmy się do tego mieszać. To znaczy, nie możemy udzielać dłużej schronienia dziewczynie. Powód jest prosty. Jeśli Sabrina doniesie Henseltowi, będziemy musieli przez kilka lat omijać Kedwen szerokim łukiem. Lambert. Deidre jest mi obojętna, ale nie podoba mi się, że jakiś szlachetka, władca trzech zamarzniętych pagórków, przyjeżdża tu i żąda posłuszeństwa. Tu jest Kaer Morhen, tu nie obowiązuje królewskie prawo. Uważam, że powinniśmy pogonić stąd czarodziejkę i szlachcica. A ty, Eskel? Jestem rozdarty. Z jednej strony rozumiem Wesemira, z drugiej czuję, że jestem coś winien tej dziewczynie. Czuję jakąś więź. Mój głos nie będzie obiektywny. Najpierw chcę poznać twoją opinię. Nie możemy oddać dziewczyny w łapy czarodziejki. To będzie po prostu podłe. Co w takim razie zrobimy z Sabriną i szlachcicem? Deidre musi zrzec się praw do ziemi. To powinno wystarczyć Merwinowi, a czarodziejka będzie się musiała pogodzić z naszą decyzją. Albo postawię sobie jej śliczną główkę nad kominkiem. Lambert, zachowaj swoje mroczne teksty na później. Spróbujemy to załatwić bez walki. Dobra, spróbujmy. Eskel i ty, Geralt, pójdźcie do naszej księżniczki. My tu zaczekamy. To było miłe. Możemy ci. Dziękuję. Nie wiecie, ile to dla mnie znaczy. Jednak musisz pójść do obozu i powiedzieć bratu, że zrzekasz się praw do tronu i majątku. W ten sposób powinniśmy go przekonać. I pozbawić Sabrinę wsparcia. Wysoka cena. Ale chyba nie mam wyboru. W takim razie załatwione. Cieszę się, Deidre. Naprawdę. Co to za procesja?
Merwinie, jest sposób, by załatwić sprawę pokojową. By wilk był syty i owca cała. Dobrze. Wysłucham was. Nie zapomnieliście o kimś? Nie. To dotyczy wyłącznie Merwina. Porozmawiamy i z tobą, Sabrino. Później. Merwinie, jestem gotowa zrzec się praw do tronu oraz ziem Kaingorn. Jestem gotowa wyrzec się tytułu księżniczki. Bezwarunkowo? Jest tylko jeden warunek. Zapomnisz o mnie. Przestaniesz mnie ścigać i zabierzesz ze sobą tę wiedźmę. Deidre! Milcz, dziewczyno. Merwinie, nie daj się oszukać. To podstęp. Spiszemy wszystkie dokumenty tu i teraz przy świadkach. Nie będzie żadnych niedomówień. Merwinie, nie słuchaj ich. Pamiętasz, jak skończył Robin? To twoja sprawka, Glevisik. Twoja i twojej magii. Merwinie, każ Brinksowi aresztować Deidre. Tylko wtedy twój tytuł będzie bezpieczny. Inaczej nigdy nie będziesz miał pewności. Zabiję cię, wiedźmo! Doigrałeś się, braciszku. Mogłeś być księciem. Będziesz trupem. Dla ciebie, wiedźmo, mam przygotowany specjalny repertuar. Jest kompletnie szalona. Wiedźminie, pomóż mi! Sabrino, wspomóż mnie magią. Razem ją pokonamy. Nic z tego, braciszku. Magia na mnie nie działa. Geralt, nie chciałam zaatakować Eskela. Przestraszył mnie. To był instynktowny odruch. Poniechaj zemsty na Sabrinie. Wybacz bratu. Udowodnij wszystkim, że czarodzieje się mylili. Że nie jesteś potworem. A jeśli ci powiem, że nie potrafię wybaczyć? Jeśli powiem, że marzę o zgotowaniu prawdziwej kaźni tej podłej suce? Będzie to równoznaczne z przyznaniem się do winy? W moich oczach będziesz po prostu chorobliwie mściwą smarkulą. Ale nie ja tu jestem sędzią. Geralt, nie bądź głupcem. Nie trzeba mędrca, żeby stwierdzić, że jej kompletnie odbiło. To pewnie efekt postępującej mutacji. To tylko domysły. Wiedźminie, przypominam ci o liście żelaznym od samego króla. Jeśli stanie mi się krzywda, król Henselt każe was zlikwidować. Jesteście jak dzieci, wszyscy. Zmuszacie mnie do podejmowania decyzji za was. Zatem podejmę decyzję. Sabrino, będziesz musiała odejść i to natychmiast. Twoja magia jest bezużyteczna. To twoje intrygi doprowadziły do tej sytuacji. Ale jak powiedziałem, nie jestem sędzią, ani tym bardziej katem. Wynoś się. Geralt, oszalałeś? Nie. Daję ci szansę na przeżycie, chociaż nie jestem pewien, czy dobrze robię. Ale... Żadnych ale. Musisz odejść. Źle rozegrałaś tę partię. Nie wierzę w ani jedno twoje słowo. Ponadto coś mi mówi, że jeśli odejdziesz, Deidre dogada się z Merwinem. Cóż, chyba rzeczywiście nie mamy wyboru. Idź już. Kiedy się dopadnę? Wątpię. Dam ci ostatnią radę. Jeśli chcesz żyć, dogadaj się z bratem, wróć do Kaingorn i nie wystawiaj nosa z zamku przez kilka miesięcy. Może nawet kilka lat. Łatwo powiedzieć. Merwinie, wybaczysz mi? Zrzeknę się tytułu. Nigdy mi nie zależało na rządach, ale potrzebuję wsparcia. Sama nie dam rady. Wiedźmin udowodnił, że jeszcze wiele musimy się nauczyć. Faktycznie byłem głupcem, słuchając Sabriny. Wybaczam ci, Deidre. I ty mi wybacz. To ja już pójdę. Dziecko niespodzianka Eskela, urodzona w cieniu przeznaczenia księżniczka Deidre Ademain, mogła zmienić swój los. Poniechać zemsty, wybaczyć, wykazać się dobrocią i człowieczeństwem. Walka w obozowisku skończyła się masakrą najemników. Czy było warto? Czy śmierć Mertona Brinksa i jego najemników to rzeczywiście mniejsze zło? Tego nie wie nikt. Ale jest pewne, że wspólne rządy Merwina i Deidre były najlepszym okresem w historii Kaingorn. Kilka lat później Wielki Kruk przyniósł do Kaer Morhen list noszący pieczęć książąt Kaingorn. Eskel wrzucił go do kominka, nie czytając. Nigdy więcej nie rozmawialiśmy o Deidre Ademain. Wiedźmini nigdy więcej nie rozmawiali o Deidre. Ale każdy pamiętał. Każdy nosił w sercu wspomnienie. Zgadzam się z Wesemirem.
Musimy zachować neutralność. Geralt. Przykro mi, Eskel, takie jest moje zdanie. Rozumiem. Pójdę jej powiedzieć. Geralt, idź z nim. To może nie być prosta rozmowa. Ja pójdę. Może będzie walka. Lambert, to poważna sprawa. Pójdę ze Eskelem. Za jakiś czas was dogonimy. Geralt? Idre, rozmawialiśmy z Wesemirem i Lambertem. Musisz odejść. Podjęliście decyzję. Spodziewałam się tego, chociaż miałam nadzieję, że... Nie rozumiesz. Deidre, nie możemy narażać Kaer Morhen. I tak nie jesteśmy lubiani, a Henselt to... drażliwy król. Zatem postanowiliście wybrać mniejsze zło. Problem w tym, że dla mnie to nie jest mniejsze zło. Zdradziliście mnie tak jak wszyscy, którym kiedykolwiek ufałam. Jak ojciec, jak Robin. Eskel. Zapłacicie mi za to. Deidre, nie chcemy wydać cię czarodziejce, ale nie możesz zostać w Kaer Morhen. Wysłuchaj mnie, proszę. Nie, Eskel. Już za późno. Dokonaliście swojego wyboru. Teraz poniesiecie konsekwencje. Eskel, uważaj! Co się stało? Potrzebujemy magii leczniczej. Eskel dostał sztyletem w twarz i w podbrzusze. Zostało mu jakieś 15 minut. Zanim odbezpieczę laboratorium, minie co najmniej godzina. Spróbuję sprowadzić Sabrinę. Gdzie jest Deidre? Pocięła Eskela, wezwała archespory i uciekła. Nieźle, jak na dziewczynkę. Co się stało? Wyczułam zmianę aury magicznej. Przybyłam najszybciej, jak to było możliwe. Gdzie dziewczyna? Zaatakowała nas i uciekła. Jak mogliście do tego dopuścić? Musimy ją znaleźć. Najpierw trzeba pomóc Eskelowi. Jest poważnie ranny. Mogłabyś wspomóc nas swoją magią? Mogłabym, oczywiście. Ale dlaczego miałabym to robić? Gdybyście posłuchali moich rad, nie doszłoby do tego. Sabrina, proszę, pomóż mu. Dobrze. Ale chcę, byście w zamian zapewnili mnie, że żaden z was nie będzie więcej przeszkadzał w poszukiwaniach. Po tym, co tu się stało, chyba nie macie już wątpliwości. Wystarczy mi wasze słowo, chyba nie żądam wiele w zamian za życie jednego z ostatnich Wiedźminów. Nie możemy. Nie z braku chęci, to po prostu niemożliwe. Eskel jest z nią związany prawem niespodzianki. Nie możemy podejmować decyzji za niego. Wystarczy mi, że wy nie będziecie się mieszać, a jeśli Eskel będzie potrzebował porady, udzielicie mu jej. Nie mogę złożyć takiej obietnicy. I dobrze ci radzę, Sabrino, nie próbuj drwić z przeznaczenia. Nie wierzę w przeznaczenie, Wiedźminie. Co więcej, uważam, że jesteś głupcem, ryzykując życie przyjaciela dla jakiejś mglistej ideologii życiowej. Zresztą od początku zamierzałam mu pomóc. Więc po co ta gra? Chciałam sprawdzić, czy naprawdę wierzycie w te bzdury. A teraz wezmę się do pracy, bo jakoś nie sądzę, by przeznaczenie zechciało go uleczyć. Zrobiłam, co mogłam. Za kilka dni będzie jak nowy. To ja dziękuję. I przepraszam. Przyznam, że nie spodziewałem się bezinteresownej pomocy. Nie do końca bezinteresownej. Wyjaśnij. Sabrina chciała, żebyśmy dali słowo, że nie będziemy się więcej mieszać do tej sprawy. Odmówiłem. Mimo odmowy uleczyłam cię. Mam nadzieję, że nie będę tego żałować. Decyzja należy do ciebie, Eskel. Jestem naprawdę wdzięczny, jednak zrozumiałem, że przeznaczenia nie można się wyrzec. Nie mogę nic obiecać. Ostrzegam cię, Wiedźminie. Ta dziewczyna niesie ze sobą jedynie śmierć. Krew, którą niewątpliwie jeszcze nie raz przeleje, spadnie na wasze ręce, skoro nie chcecie mi jej oddać. Nie musisz się o nas martwić. Potrafimy sami zatroszczyć się o nasze sprawy. Pani Glevisik, jesteśmy bardzo wdzięczni za jakże bezinteresowną pomoc, ale wzywają nas wiedźmińskie sprawy i nie chcemy zanudzać. Wystarczy, pojęłam. Mam nadzieję, że nie spotkamy się więcej. Żegnajcie, Wiedźmini. Oj, spotkamy się. Musiała odejść.
nie mogliśmy narażać Kaer Morhen. Wiedźmin to nie książę z bajki. Nie ratuje księżniczek. Nie miesza się w spory szlachetnie urodzonych. Jest neutralny. Czasem za neutralność trzeba zapłacić wysoką cenę. Deidre przez 2 lata była postrachem w południowym Kedwen. Wyznaczano coraz wyższe nagrody za jej głowę. Historie o jej okrucieństwie dotarły aż za Jarugę. Mówiono, że zabił ją mężczyzna noszący potworną bliznę na twarzy. Nie zgłosił się po nagrodę.